Asza, 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 szanowni, a pa 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 że jednak jeszcze raz zaapeluję z tego miejsca o ratowanie pa 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 w tej chwili uważam, że organa papa państwa dokonał jakiegoś stryptisu i obnażając swoją słabość. Proszę papa państwa, jesteśmy świadkami rzeczywiście degrangula. Jeżeli te sprawy, sprawy lwa, rewina, jeżeli my ją w tej chwili popuścimy, to już nie będzie się czego można trzymać. Ta sprawa w tej chwili zatacza coraz większe kręgi i zachodzi obawa, że nawet kręgów zabraknie. Natomiast jestem również przerażony ludźmi, którzy ponoć pracowali, ale jak się okazuje, lew w ogóle nic nie robił, tylko rozmawiał przez te telefon. Pragnę również popowiedzi, ponieważ mnie się zadaje pytanie. I ja to pytanie zadałem sobie nawet dlaczego? Akurat przyszedł do mnie. A nie na przykład tam, gdzie miałby wyżywienie, gdzie miałby opiekę. Dlaczego lew przyszedł do mnie, a nie na przykład do państwa Gutwińskich? Szanowny... Widzisz, bo ja tego też Adasia słuchałem z boku i no ludzie, to też nie jest tak, jak ten Adaś mówi, bo Adaś ma za uszami ludzie tyle, że Jezus, nie każdy by to uniósł. Natomiast muszę powiedzieć, że rzeczywiście no, ja jestem również zaniepokojony tą sprawą. Natomiast jeżeli chodzi o Adasia, to nasze drogi się już dawno rozeszły. W tej chwili to są dwie równoległe i nawet nie widać skrzyżowania. Ale państwo, oczywiście, że patrzę na to, jestem rozczarowany tym, co się dzieje. Natomiast ja tak też śledząc pracę tej komisji, muszę powiedzieć, że rzeczywiście coś z tymi bylingami jest niedobrze. Ja muszę wam powiedzieć, że w zeszłym miesiącu dzwoniłem do mojej Danusi dwa razy. Raz, ja rozmawiałem z 15 sekund, bo wiecie, każda sekunda się liczy i nie ma o czym rozmawiać, natomiast... Druga rozmowa miała według mnie coś około, no powiedzmy 28 sekund do 29. A w bylingach mi wyszło 7250. Coś się dzieje z tymi bylingami, uważam. Natomiast, ludzie, jeżeli chodzi w tej chwili, przejdźmy rzeczywiście do rzeczywistości. Czy nie ma w tym kraju inteligentnych, uczciwych Polaków? Moment. Ja tylko wam powiem, co było po roku, jak był zjazd Solidarności. Ja byłem za kulisami. Ja powiedziałem, że związek potrzebuje świeżej krwi. Ja przecież byłem gotowy. Ale masz. Natomiast ja powiedziałem, to rzeczywiście, ja tylko mogę powiedzieć, żeby pogratulować Adaszowi jednej rzeczy, że te sprawy jakby... że ta puszka Pandory, którą Adaś tam rozkonserwował, że to pociągnęło za sobą. Natomiast wiecie, czym ja jestem przerażony? Że to jest nie, że ta Pandora miała tych puszek ludzi. To już jest cała hurtownia w tej chwili. Więc tym jestem przerażony, że to, ja mówię, w te macki wpadli wszyscy, w tę pajęczynę biznesu, polityki, cała masa ludzi, ile to trzeba będzie wymieniać. Dajcie spokój, dlatego mówię, ci ministrowie, ludzie, oni mieli, ja przypominam, że mieli czas
Rok przed wyborami był gabinet cieni, tylko był gabinet cieni, tylko że słońca nie widzieli. Podobnież miały być koncepcje. Jak? Ja, a moment. Ten, jak powiedział, ten cholera, ten, ta krewetka koktajlowa się nazywa, Marco Polo. Autostradowy Marco Polo. Człowieku, półtora roku myśleć, żeby wpaść na koncepcję, że on zrobi winetę. Winetkę wszystkim. Czy nad tym trzeba aż tak się głowić? Muszę powiedzieć, że jestem przerażony. Jakie koncepcje? Łapi, lodzie, minister chaosu. Baron Łapiński. Powiedział wyraźnie, że w listopadzie, że 1 stycznia 2003 obudzimy się w Nowej Polsce. Śpij tak spokojnie, ja was obudzę. Kasa była chora, a Fundusz Zdrowia też już nie ma. Na wstępie. Dlatego ja patrzę na to, jestem przerażony. Cimoszewicz. 2 miesiące temu jeszcze nawet Amerykanie nie wiedzieli, czy polecą do Iraku. On wyskoczył przed orkiestrę jak klarnet. I mówi, że lecimy do Iraku. Na czym ty polecisz? Na tych drzwiach od stodoły?